Znowu Bitmax, witam Was w kolejnej powtórce, bitewce. Dzisiaj bitwa rozegrana będzie na mapie El Haluf. Tryb bitwy spotkaniowy. Bohaterem dzisiejszej bitwy jest Konik Gap, z klanu oczywiście Fir. Będzie podróżował tutaj czołgiem STB-1, czyli czołg klasy medium japońskiego drzewka. Oczywiście dziesiątotyrowy, także zobaczymy, co tutaj nam Konik zaprezentuje. Oczywiście czołg, do którego dążę, jestem w tej chwili na czołgu STA-1. Wydaje mi się, że jest to bardzo dobry czołg, chociaż go jeszcze nie miałem przyjemności grać tym czołgiem, dlatego z wielkim oczekiwaniem mam ochotę, aby ten czołg zagościł u mnie w garażu. Jak widać na początku, Konik udaje się tutaj na standardowo, na mordownię. Często medy zjeżdżają tutaj, jeżeli chodzi o mapę El Haluf, zjeżdżają na kwadrat J7-8 tam w dół. Tam zazwyczaj medy się biją, ale tutaj też coraz częściej widać ostatnio, że medy jeżdżą na właśnie tą mordownię, aby ostrzeliwać od boku wyjeżdżające czołgi ciężkie, które ostatnio rzeczywiście już te czołgi ciężkie, gracze, którzy grają tymi czołgami ciężkimi, często już teraz nie przejeżdżają tak frywolnie sobie tam na kwadracie A2 i po prostu unikają tego strzału w bok. Troszkę o czołgu. Czołg dysponujący dość ciekawą depresją działa, także jak najbardziej można tutaj wykorzystać go w bitwach na góreczkach. Jeżeli chodzi o sam pancerz, często można by było powiedzieć, że grać można tym czołgiem na wieżę, chociaż tego pancerza na wieży nie ma tutaj za wiele, jest chyba bodajże, nie chcę skłamać, coś koło 120 do 180 chyba milimetrów na tej wieży. Tyle, że jest ona troszeczkę taka tak zaokrąglona, więc jest szansa, że troszeczkę będzie odbijała, jeżeli chodzi o pancerz tutaj kadłuba, to z przodu niewiele, chyba też coś koło 100, ale po bokach to jest całkowity papier, tam jest chyba 80 mm, także tutaj jeżeli chodzi o kadłub, to jest papierowo, naprawdę trzeba uważać. Działo bardzo dobre, jeżeli chodzi o penetrację, to na standardowym jest to działo 105, na standardowym pocisku ma penetrację 250 ponad, na złocie ma ponad, oj, zaraz momencik, a na złocie będzie miało około 330. Także jeżeli chodzi o działo, to jest naprawdę bardzo fajne, bardzo dobre, udane działo. Podobne działo jest w Leopardzie, jak nie to samo. I tutaj akurat to jest, można powiedzieć, wielki atut tego czołgu. Z mobilnością, nie jest to czołg należący też do najszybszych, ale też nie jest najwolniejszy. Na pewno wolniejszym jest na przykład FV brytyjski. Jeżeli chodzi o czołg STB, tutaj Konik desperacko próbuje zjechać w dół, chyba chce skończyć tego obiekta 430, który tam świeci nasze czołgi na górce, i Konik prawdopodobnie uważa, że to jest priorytet w tym momencie. Tutaj chyba auto aim i przycelowanie, strzał oczywiście, nie wiem dlaczego powtórka pokazywała, że celuje obok, a w rzeczywistości strzelał prosto w niego. No tak, może z powtórkami czasem tak bywa, że podają takie figle. Tam na górce na daleko pojawia się T-54, dostaliśmy w międzyczasie żarówkę. Całe szczęście, że nie ma tutaj artylerii w tej bitwie, dlatego tutaj za góreczką jesteśmy w miarę bezpieczni. Musimy tylko uważać, żeby nie wjechać na te deki, które na pewno są skampione w bazie przeciwnika i które patrzą w tą stronę właśnie, żeby właśnie zadać jakieś tam ciosy Konikowi. W tym momencie wykryty został obiekt 704, który nas nie widział, dopiero zobaczył nas po samym strzale. Przymierzenie w obiekta troszeczkę mało dokładne, niestety nie trafiliśmy. Konik tutaj ma jeszcze troszeczkę życia, jeszcze w tej chwili dostał tylko jeden strzał od T57 Heavy, gdy zarobił drugi strzał od obiekta 140, także tutaj na środku trzeba grać bardzo rozważnie, bo jesteśmy, można powiedzieć, w ogniu krzyżowym pomiędzy czołgami przeciwnika. W tej chwili wynik bitwy 3 do 4, jeżeli o samo HP chodzi do obu drużyn, to już w tym momencie tracimy ponad 2000 HP do drużyny przeciwnej. Tutaj Konik próbuje wyczekać tego obiekta 704 i pojawia się obiekt 704, nie widzi nas i mamy pierwszego fraga, nie, mamy już drugiego fraga, przepraszam. Wynik 4 do 4, mamy w tej chwili żarówkę, trzeba szybko zniknąć i przemieścić się w jakieś lepsze miejsce. Tutaj Konik chyba pomyślał sobie prawdopodobnie, że będzie zajeżdżał tutaj czołgi przeciwnika od tyłu, one bardzo skupione są na takim mocnym ataku, więc chce wykorzystać ten moment, aby element zaskoczenia, aby właśnie ich ostrzelać troszeczkę z tyłu.
Procent szans na zwycięstwo na początku bitwy wynosił 44% i w tej chwili mamy 45% szans na zwycięstwo, wynik 5 do 6. Także w dalszym ciągu wynik nierozstrzygnięty, jeżeli chodzi o HP drużyn, dalej przegrywamy 2000. Tutaj ładny strzał, próba detraka, ale niestety bez, oczywiście weszło z damage'em, ale bez detraka. Teraz w tej chwili się udało, ładny strzał za 488, ładne polosowanie. Obiekt 140 dysponuje troszkę szybszym reloadem, dlatego trzeba tutaj uważać, aby właśnie on prędzej nas nie skończył. No i w tej chwili powinniśmy skończyć, tak jest, tego obiekta 140. Nam zostaje raptem trochę więcej niż 500 punktów HP, dlatego teraz trzeba naprawdę grać bardzo, bardzo rozważnie z lewej strony. Jeszcze tam został jakiś M103, także też trzeba uważać na M103. Tutaj próba wyciągnięcia tego ISA 8. IS 8 tam się kręci, no i ładnie tutaj został skończony IS 8. Eliminacja lufy. Mamy w tej chwili 2500 HP, prawie już damage'u zrobione. Strzał troszeczkę pod tym kątem, jeżeli chodzi o jak pancera jest to, no nie miało prawa to prawdopodobnie wejść, tym bardziej, że strzelamy ciągle ze zwykłych HP-ków. Jak pancer jest to, nie wie w którą stronę patrzeć, bój się i obraca się raz jedną, raz drugą. Znowu podobny bardzo strzał w to samo miejsce, który też nie ma prawa tutaj wejść. Tutaj jesteśmy troszeczkę narażeni, bo nie wiemy dokładnie, gdzie jest drugi, jak pancer jest to. O, pojawił się na dole, jak pancer jest to drugi. Jest jeszcze trzeci. Tutaj próba pomocy właśnie naszemu jak pancerowi. I także tutaj trzeba uważać, żeby z bazy przeciwnika właśnie, żebyśmy nie dostali tego strzału w plecy. Gdyż kilka czołgów nie zostało do tej pory wyspotowanych jeszcze. Tutaj, jak widać, esetka, nie wiem, zamierzała wrócić, wycofać się, nie mam pojęcia, co miała na myśli ta esetka, ale wyjechała prosto na konika. Oczywiście strzał bez damage'u. Teraz strzał w bok wieży 378. Prawdopodobnie ta piątka podwoiła, zaraz skończyć S100 i zostanie nam tutaj jak pancer. Jak pancer wciąż patrzy tutaj w naszym kierunku, dlatego nie możemy zbyt wyjechać, gdyż przy załadowanym pocisku HE jak pancer prawdopodobnie mógłby nam zrobić dużo szkód lub wysłać nas do garażu. Tutaj ładne pocelowanie w garnuszek na czubku jak pancera. Nie wiem, dlaczego ta piątka nie kończy tego S100 w dalszym ciągu. W międzyczasie tutaj nasz E4 został skończony przez te 541. Nie wiemy, ile pocisków ma te 541 w magazynku jeszcze. 4000 prawie damage'u na naszym koncie. I tutaj te 541 wyjeżdża. Strzał niestety odbił się te 54. Konik się troszeczkę wierci po to, żeby utrudnić strzał właśnie te 541. Znowu strzał ładny z detrakiem. I niestety w tym momencie dostaliśmy strzał od tyłu, od jak pancera S100, to mieliśmy dużo szczęścia, że weszło nam na gąski. Mamy szansę się naprawić i uciec, gdyż jak pancer nie zdąży przeładować się ponownie. W dalszym ciągu ten S100 tam jest, żyje i jak gdzieś te 195 go nie kończy. Próba wyjazdu na niego, jest strzał w tył i oczywiście S100 jest skończony. W tym momencie mamy 7 fragów. 5000 przekroczone damage'u, już w tym momencie przekroczyliśmy 6000 WN8, także już wynik jest zacny. Już spłacił konik w tym momencie swoje HP względem drużyny. Jesteśmy z pełną E5. HP naszej drużyny 2200, HP drużyny przeciwnej 4400. Prawdę mówiąc, jesteśmy na jeden strzał od jak pancera S100. Albo E5 jak niefortunnie wyjedzie, to jak dostanie się pod salwę obu jak pancerowe S100, to też zejdzie. Dlatego trzeba tutaj naprawdę grać bardzo rozważnie. Nie wiemy, gdzie są te czołgi. Tutaj wychylenie delikatne. I zaświecił się jak pancer S100. Jak widać, pełniutki. Ciągle nie wiemy, gdzie jest drugi. Cały czas napiera do przodu, wiedząc, że nic mu za bardzo nie zrobimy. Gdyż ma dolną płytę schowaną. Ciągle nie oddaje strzału po to, żeby właśnie nie został objechany. W tym momencie dobra decyzja konika, aby objechać właśnie tą jagodę. Miejmy nadzieję tylko, że gdzieś na przestrzale tutaj nie będzie właśnie druga jagoda stała. Ten E5 cały czas tam właśnie próbuje wyciągać tą jagodę. Jesteśmy na jej tyle. Pierwszy strzał niestety się nie udał. Ładne dojechanie do niego.
i 410 damage'u zadaliśmy. I teraz czekamy, aż skończymy tą jagódkę, mając nadzieję, że nie wyjedzie druga. Jak widzimy, 675 reloadu i ładny damage, ładny damage per minute tutaj, który nam losuje, pozwala na to, że skończymy tą esetkę, zanim dojedzie druga. I tutaj mamy w tą jagodę właśnie, prawdopodobnie konik będzie chciał objechać ponownie tą jagodę i właśnie to się za momencik tutaj koledze uda. I dojazd do tyłu jagody, ładne przyklejenie się do niej, aby nie mógł nas tutaj właśnie w jakiś sposób strakować niefortunnie, żeby nie mógł nas obrócić się w naszą stronę. Jak widać, silnik bardzo mocny, pcha nasz czołg bokiem, nic sobie z tego praktycznie nie robi. My w tym momencie mamy dalej 8 fragów, być może uda nam się zrobić 9, zobaczymy, czy E5 nam zostawi tę jagodę, czy też nie. E5 strzeliła prosto w skałę przed sobą i w tym momencie kończymy jagodę i mamy 9 fragów i 9200 damage'u. No i słuchajcie, malutkie podsumowanie po bitewce. Oczywiście wbita emeczka, oczywiście wbity medal Ridley Outersa, High Caliber, Top Gun. Jak widzicie, lista znowu czołgów uszkodzonych jest bardzo długa, praktycznie 2, 4, 6, 8, 10, 12 czołgów, przepraszam, 11 czołgów, bo jeden został z tych wykryty, 11 czołgów z 15 zostało właśnie ostrzelanych przez nas, uszkodzonych w jakiś sposób, także tutaj konik, naprawdę można powiedzieć wszechstronna bitwa, tak jak już wcześniej mówiłem, 9912 damage'u. Dystans przejechany ponad 3 km. Jeżeli chodzi o odbite strzały, no to nie było tego nie za wiele, 660. Nie wiem dlaczego tylko 660, bo przyjęliśmy strzał od jagody na gąski. Być może dlatego, że mieliśmy wtedy chyba mało swojego HP, dlatego tylko zaliczyło za 660. Nie mam pojęcia dlaczego tylko tyle pokazało. Nie, przepraszam, damage blocked by armor jest tutaj 790, a tutaj mamy damage po naszym wykryciu. Także nie wiem dlaczego tak mało tego damage'u zablokowanego przez nasz pancerz. No oczywiście zwróćcie uwagę też, jaki ładny zarobek w tej bitwie miał konik, 133 tysiące, musiało być coś tam, jakiś bonus musiał być, być może wykonywał konik w tym momencie jakąś misję, za którą dostał dodatkową kasę, ale zarobek naprawdę bardzo zacny. Słuchajcie, bitwa naprawdę udana, bardzo dobra. Konikowi życzymy następnych takich dobrych bitew. No i czekamy oczywiście na powtórki od konika, jeżeli takowe będą. Z wami się żegnam i do usłyszenia w następnym materiale. Cześć!